Studio Rzeczpospolitej, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan Ryszard Kordyński, dyrektor do spraw strategii i komunikacji Huawei Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pana firma jest uczestnikiem, graczem podczas w całym procesie zielonej transformacji energetycznej. No i z tą zieloną transformacją energetyczną jest na przykład tak, że ostatnio energii mieliśmy za dużo. Pojawiły się alarmy, pojawiły się alerty, że ze źródeł odnawialnych jest no po prostu za dużo produkowanej energii. Czy w związku z tym doszło do jakiejś przesady? Nie do dużo przesady. I tutaj jakby muszę panu pogratulować od razu bardzo celnego pytania. Otóż, o co w tym wszystkim chodzi? No, chodzi o to, że zielona energia, jak już to dobrze wiemy, na przykład słoneczna, pracuje w dzień, no w nocy nie pracuje, tak? Ponieważ był taki trend, czy nawet jest, chociaż teraz trochę mniejszy już, że wszyscy generalnie sobie instalowali, prawda, na dachach energii, że zbudowali farmy albo jeszcze większe jakieś, prawda, generatory tej energii, no to oczywiste jest, jak słońce lepiej świeci, no to tej energii jest dużo teraz. Dlaczego ona nie może być przejmowana do sieci? No bo sieci nie były tak zaprojektowane, nie są. Trzeba by ogromnych inwestycji na to, żeby te sieci były w stanie to przyjmować. Sieci raczej były projektowane na to, żeby tą energię dostarczać i odbierać. Ale klucz polega na tym, że i tutaj pan mi dał takie, że tak powiem, pole do popisu. Mianowicie uważam, że kolejnym etapem rozwoju tej energii odnawialnej, to każdej, szczególnie każdej takiej niekontrolowalnej, czyli tak na przykład jak jest słońce, jak jest wiatr, taki co nie można przewidzieć, że powiedzmy będzie pracowała w jakichś konkretnych godzinach, to są magazyny energii. I nasza firma już takie magazyny oferuje, są zarówno urządzenia takie dla kowalskich, takie przydomowe, jak i, prawda, dla średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych wdrożeń. Dlaczego one są takie ważne? Ano właśnie dlatego, że jak tej energii będzie za dużo, czy też w ogóle jak ją produkujemy, to zamiast ją oddawać do tej sieci i, prawda, przeciążać to sieci, właśnie mieć potem tego typu sytuację, to byśmy się trzymali, prawda, w domku, czy tam obok domu, czy właśnie przy tych dużych farmach i będziemy ją trzymali w tym akumulatorze i ją używali wtedy, kiedy to będzie dla nas potrzebne. Mało tego, to też jest poza tym jakby takim pikiem, o którym pan wspomniał, to jest też ekonomicznie uzasadnione, no bo jeżeli jest się uczestnikiem rynku tego hurtowego, no to wiadomo, że jak energii jest dużo, to ceny lecą na łeb na szyję, ale wtedy, kiedy na przykład chcemy sobie, załóżmy, wieczorem coś podgrzać, czy też powiedzmy sobie, nie wiem, zrobić coś innego prądożerczego, no to wtedy te ceny idą do góry, tak? No, marzeniem byłoby, że właśnie wtedy mieć taki przydarmowy akumulator, który tym nam dostarczy tą naszą tanią, wręcz darmową prawie energię, prawda, do tego, co potrzebujemy. No i to jest właśnie kolejny krok w rozwoju tych zielonych źródeł. No tak, tylko że te akumulatory, o których pan wspomniał, są po pierwsze stosunkowo mało wydajne, po drugie są drogie. Czy się mylę? No, znaczy nie chciałbym powiedzieć, że pan się myli, ale to nie jest już do końca tak. Po pierwsze, wcale nie są mało wydajne, bo zresztą, powiedzmy, w ogóle teraz wszystko się projektuje zależnie od, prawda, potrzeb. I my mamy akumulatory zarówno takie na 5 kW, które można po 3 składać, jak i 200 kW, jak i 2 MW, więc jakby tutaj do wyboru, do koloru. Zresztą największa instalacja w tym momencie na świecie to jest 650 takich dużych kontenerów 2-megawatowych w Arabii Saudyjskiej, też jest robiona z naszą pomocą. Więc to jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o drogie, no to powiedzmy sobie tak, na pewno te ceny poszły ostatnio w górę, ale to tak jak wszystko poszło w górę. Niemniej jednak taki przydomowy akumulator, mi się wydaje, zwraca się przez 4 lata spokojnie, a szczególnie zwraca się dobrze, jeżeli po pierwsze skorzystamy z dopłat, bo rząd ma i różne agendy rządowe mają szereg dopłat, ale po drugie, co ważne, jeżeli będziemy to robili dobrze, bo jeżeli jesteśmy takim normalnym gospodarstwem, które sobie mało prądu zużywa, mało osób mieszka, nie wiem, może ma jakieś tam, prawda, inne tańsze taryfy, to pewnie to tak bardzo się nie zepnie, ale wchodzą samochody elektryczne, prawda, jak wszyscy wiemy, tak? Staramy się, prawda, właśnie działać coraz bardziej ekologicznie, czyli powiedzmy właśnie używać tego prądu w sposób sensowny. Jeżeli takie mam podejście, to ten akumulator się jeszcze nam szybciej jakby zwróci, więc nie uważam, że to jest problem. Jaka jest trwałość tych urządzeń? Wspomniał pan, że się będzie zwracał przez 4 lata, no ale czy on wtedy jeszcze będzie żył? 15 lat to jest gwarancja w ogóle producenta, tak? Więc raczej tak. Dobrze, co oprócz akumulatorów, magazynów energii, jakie są inne nowe rozwiązania technologiczne dotyczące zielonej transformacji energetycznej? Kolejna rzecz to są w ogóle samochody elektryczne, autonomiczne, których w Polsce jeszcze nie ma, ale w tym momencie, no, w Chinach już jest wyprodukowane bardzo wiele. My do tych samochodów, my je współprodukujemy, dostarczamy właśnie magazyn energii, dostarczamy całą sztuczną inteligencję, system sterowania oraz system takiego ładowania pokładowego, ale jak wiemy dobrze, co potrzeba samochodu elektrycznego? Ładowarki. Więc mamy też ładowarki takie przydomowe, większe. Tu na naszym stoisku można obejrzeć cały taki carport, czyli można powiedzieć takie miejsce parkingowe od razu z panelami, które, prawda, generuje prąd i można ładować. Więc no, wszystko przyjdzie w przyszłości, które właśnie już dzisiaj się w Polsce dzieje. No właśnie, ale jednak dzieje się w takim
czasami w zbyt wolnym tempie, przy pewnych ograniczeniach. Jak pan ocenia to tempo? Znaczy, tu znowu jest tak, że można powiedzieć, że ono jest i szybkie, i wolne. Szybkie w pewnym sensie jest z tego powodu, że okej, no powiedz sobie, że to szczęście w nieszczęściu, chociaż być może to jest jedyna korzystna, przynajmniej jedna z niewielu korzystnych rzeczy, nie chciałbym być zrozumianych, ale w pewnym sensie tak jest, wojny, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. Otóż, że ta transformacja energetyczna w Polsce znacznie przyspieszyła, że w całej Europie. No i to jest na pewno dobra rzecz. Teraz dobra rzecz jest taka, no też trochę tak jakby w sposób ambiwalentny, ale jednak, że ponieważ idą te ceny energii w górę, to wszyscy szukamy, wszyscy mówię i o biznesie, i o Kowalskich, szukamy tych oszczędności, szukamy tych rozwiązań. Po trzecie, no w jaki sposób Unia Europejska przymusza swoich obywateli do, powiedzmy sobie, tej zieloności i jakby inwestycji też w tą zieloną energię. Wolno to idzie z innego powodu, ponieważ jakby początkowa ta faza była taka bardzo szybkiego rozwoju tej energii. Teraz trochę te systemy rozliczania no nie są już tak bardzo korzystne. No niemniej wydaje mi się, że rząd polski, czy też w ogóle Polska nie ma tak naprawdę wyjścia, więc to jest kwestia tylko czasu, kiedy zostaną wypracowane dobre regulacje, dobre przepisy. Naprawdę jest taka, że umów się, branża węglowa, no też w jakiś sposób się broni, no bo też chce mieć swój biznes, więc też można to zrozumieć, tak? No tak, ale czy tutaj dobrze zrozumiałem, że pana zdaniem barierą jest legislacja, no czyli kwestie dotyczące chociażby rozwiązań, rozliczeń z fotowoltaiki, no albo słynna kwestia 10H, ustawy 10H, która no, została zliberalizowana, ale nie tak mocno jest liberalna, jak się wydawało jeszcze jakiś czas temu. Z tymi rozliczeniami to znowu się, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, czyli z jednej strony ten sposób niekorzystny rozliczania tego prosumenckiego zmusza prosumentów do tego, żeby kupić sobie, czy zachęca ich, motywuje do tego, żeby kupić sobie magazyny i to jest dobre. No z drugiej strony te dopłaty dopiero teraz chyba zostały ogłoszone na właśnie magazyny energii, co już też jest dobre. Można by się pytać, dlaczego dopiero teraz, skoro właśnie tak jak pan zaczął naszą rozmowę, to, że jest dużo energii, nagle się okazało być problemem tej zielonej, chociaż powinno być wielką zaletą, tak? Ale znowu tutaj wracając do początku naszej rozmowy, no magazyny, tak? I teraz myślę, że będą dopłaty na te magazyny, a z tego co wiem właśnie już ruszają z tego programu Mój Prąd, czy też może będą jakieś inne programy, które będą dopłacały, no to za chwilę tych magazynów się pojawi sporo i wtedy z kolei możemy dwie piecze na jednym ogniu upiec. Czyli z jednej strony nie będzie tych problemów, które pan wspomniał na początku, z drugiej strony też ci prosumenci, którzy są na tym właśnie rozliczani na tym rynku hurtowym, nie będą musieli oddawać tej energii, będą mieli magazyny, czyli to im się będzie też opłacało, no i na koniec nie, oczywiście zakłady sieci energetyczne będą zadowolone, bo nie będą musiały tego prądu odbierać. Jakie jeszcze widzi pan ważne wątki transformacji energetycznej w Polsce? Tu pana może trochę zaskoczę, ale bardzo ważny wątek transformacji energetycznej to jest cyfryzacja. Bo ta cyfryzacja jednak, czy byśmy chcieli, czy nie, ona jest wszędzie i można powiedzieć jeszcze bardziej wchodzi jakby we wszystkie obszary naszego życia, no po prostu wchodzi jeszcze bardziej. I między innymi, dlaczego ona jest ważna przy tej transformacji energetycznej? No bo to są rozproszone systemy generowania energii, nimi trzeba zarządzać, trzeba więcej, gdzie jest mniej, trzeba więcej wiedzieć, gdzie jest więcej, trzeba mieć specjalne oprogramowanie, też sztuczną inteligencję, no powiedz sobie, to jest tak na granicy, które będzie przewidywało jakieś ewentualne, nie wiem, przepięcia, awarie czy inne rzeczy, ale też będzie w stanie na przykład te inwertery pobudzić do pracy przy na przykład gorszych warunkach pogodowych, żeby właśnie wyprodukowało więcej energii, bo na przykład tej energii dzisiaj jest potrzebne. Czyli w skrócie mówiąc, ta cyfryzacja jest bardzo ważna. Do cyfryzacji to jest ważne. Ważna jest sztuczna inteligencja, to już powiedziałem. Ważna jest chmura. No, chcieć nikt nie ma, prawda, w domu serwerowni, która może to wszystko obsługiwać. A chmura to też jest, umówmy się, bezpieczeństwo. I jest trzecia rzecz ważna, no łączność, tak? I czy to jest 5G, czy 4G, czy światłowody, no to też jest ciągle cyfryzacja i to też jest właśnie coś, co, tak jak powiedziałem, no jest w naszym życiu bardzo ważne, a bez tego no ciężko będzie, żeby ta, prawda, transformacja energetyczna też zadziałała. I ostatnia rzecz, jeśli mogę powiedzieć, to jest edukacja. Edukacja jest w ogóle taką filarem, czy też platformą do wszystkiego, no bo zarówno trzeba edukować ludzi, jak mają się zachować w ramach, prawda, właśnie tej transformacji energetycznej, jak mają dbać o środowisko, ale też właśnie jak należy inwestować pieniądze, dlaczego ważne są właśnie technologie cyfrowe, co do których też mówi się, jest szereg różnych problemów, bo starsze osoby nie zawsze są, prawda, jakby to powiedzieć, no mówiąc kolokwialnie, ogarniają tą technologię, tak, ale też czasami młodzi mają problem, no to jest szeroki aspekt, a w szczególności właśnie wobec tych wszystkich zmian, które firmy, prawda, muszą prowadzić, czyli tego ESG całego, no ten aspekt S, czyli social, jest bardzo ważny, a w social moim zdaniem najważniejsza jest edukacja. Więc tak to wygląda. Czyli edukacja też ważna dla transformacji energetycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Ryszard Kordyński, dyrektor do spraw strategii i komunikacji Huawei Polska. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.